Tytułowa Judyta z opery Artura Honeggera mogłaby być dzisiejszą feministką. Jest to kobieta, która po prostu i dosłownie bierze sprawy w swoje ręce. Ale od początku. Jerozolima zostaje napadnięta przez króla Babilonii i jego wódz Holofernes męczy oczywiście całą społeczność Izraelitów, grabi, zabija. Wojna. Izraelici zamykają się w miasteczku Betulia i tam przez 34 dni próbują odeprzeć wroga. Ale brak wody i wyczerpanie wszystkich skłania ich do prośby do swoich namiestników, żeby się poddano do kapitulacji. Namiestnicy jednak namawiają mieszkańców, żeby jeszcze te 5 dni poczekali, a nuż Bóg da się przekonać i ześle im pomoc. Na taką obelgę wobec Boga bardzo stanowczo pojawia się Judyta i mówi, że jest to w ogóle niewyobrażalne i tak jak mówiłam wcześniej, bierze sprawy dosłownie w swoje ręce. Nie mówiąc nikomu, jak to uczyni, chce pokonać sama wroga. No, w noc wymyka się z miasta i bierze do obozu Holofernesa. Tam pod przykrywką zdrady swoich pobratymców, swojego narodu, Izraelitów, dociera aż do samego Holofernesa, do jego namiotu, gdzie oczywiście Holofernes oczarowany nią, jej urodą, elokwencją, zaprasza ją na kolację. To trwa, ta cała sytuacja trwa 3 dni. Judyta zgadza się po tych 3 dniach. Holofernes oczywiście upija się na tej kolacji i zasypia. Po czym Judyta bierze miecz i po prostu odrąbuje mu głowę. Pomaga jej w tym jej służąca, która stoi na czatach. Potem razem przemierzają obóz nieprzyjaciela aż do bram Betuli. No i oczywiście wielkiej chwale, glorii. To ona ratuje wszystkich Izraelitów. Głowa Holofernesa zostaje powieszona na murach miasta. No i oczywiście jego wojska w popłochu uciekają i to oni kapitulują. A więc opera o bardzo silnej kobiecie, jakich zawsze potrzebujemy. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na Judytę, na streaming. Niestety jeszcze spotkamy się internetowo, ale bardzo serdecznie zapraszam, gdyż jest to niesamowita muzyka. Historia, mam nadzieję, już troszkę Państwa tutaj skusiłam historią Judyty. Wspaniała muzyka Artura Honeggera w ekstra wykonaniu opery bałtyckiej pod batutą José María Florencio. Bardzo zapraszam.